37 interwencji na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego odnotowali wczoraj strażacy. Większość zdarzeń była związana z drzewami powalonymi przez silny wiatr. Silny wiatr nie ominął naszych okolic. Jak informuje Tomasz Kwiatkowski z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, odnotowano wczoraj rekordową liczbę interwencji – 37. Dla porównania, średnia ilość interwencji wałbrzyskich strażaków w ciągu dnia to 7. Na ogół były to uszkodzone drzewa, które spadły na samochody, jezdnie czy linie energetyczne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie odnotowano też poważnych szkód